Dzień dobry. Co to za audycja? Jeszcze nie wymyśliłem tytułu. Wszyscy wątpią, to jest doskonały tytuł i doskonała koszulka w moim sklepie. Nośny. Od ponad 10 lat chyba. Bardzo nośny tytuł. Jeszcze mi ludzie proponują, żeby może WC Kwadrans wznowić. Zastanowię się. Musiałbym wymienić melodię spod czołówki, bo wygasły moje prawa do tej melodii, czyli zamknął mi audycję na YouTubach i Ramblach z powodu złodziejstwa tej muzyczki. To jest jednakowoż audycja w zastępstwie Studia Dziki Zachód, które właśnie teraz powinienem nadawać na żywo, a nie nadaje. I teraz ja nie jestem od tego, żeby za Państwa decydować, co z tym fantem zrobić. Powiem tak jak. Gubernator Dakoty, która powiedziała w czasie COVID-u: Ja mam przekazać Państwu informacje. A co Państwo zrobią z tymi informacjami, to Państwa sprawa. Co obywatele zrobią z informacjami na temat COVID-u, to Państwa sprawa. No i teraz na temat Radia wnet: tylko Państwu powiem tyle, że jeżeli ktoś wpłacał Patronite do Radia wnet, zrzutkę, wyłącznie z powodu obecności pana Cejrowskiego, to ten powód zniknął w tej chwili. Ale jeżeli. Ktoś chce utrzymywać radio niezależne w sieci i dorzucać się do niego, to absolutnie jak najbardziej należy to robić. Co dalej? No nie wiem, czy się dogadamy, czy się nie dogadamy. Zobaczy się. Yy, szanse są spadły w zasadzie do zera. To teraz przejdźmy do audycji. Wszyscy czy Kiedyś studio Dziki Zachód, a dzisiaj nie wiadomo co. Pojawił się kandydat PiSu, i właśnie pojawił się to jest dobre słowo, bo nie został wybrany w prawyborach, tylko się pojawił znikąd. Doktor, tak samo jak Duda, też się pojawił. Doktora wyciągnął Jarosław Kaczyński wtedy steczki i wszyscy mieliśmy głosować, bo kandydat jakikolwiek był lepszy od Komorowskiego. No i teraz mamy też głosować na zasadzie takiej, że pan Karol Nawrocki, doktor, jest lepszy od każdego innego, ale co on sobą reprezentuje, czy jest dobry, to jest pytanie. Nie było żadnych prawyborów w PISie, tam jest parę innych nazwisk i personel przeprowadził na mojej stronie, na X dla zuchwałych, przeprowadził ankietę, kto z czwórki kandydatów w u byłby najlepszym kandydatem na prezydenta i Wymieniono cztery nazwiska. Tobias Bocheński. 5% osób zdecydowało, że ten byłby najlepszy. Ja nawet nie wiem, kto to jest. Może i Boży Człowiek, ale fakt, że ja nie wiem, kto to jest, nie wrył się w moją pamięć, nie wykuł tam swojego obrazu, jak prezydenckie głowy w górze Raszmor, no to ten fakt powoduje, że to jest słaby kandydat. Bo powinniśmy na hasło od razu reagować. W jakiś sposób. Usłyszymy Sikorski, od razu wszyscy wiedzą, kto to jest i mają jakiś stosunek do niego. Na dzień dobry. Kwaśniewski też, wszyscy od razu wiedzieli, Wałęsa. Trzeba być wykutym najpierw w głowie narodu, żeby startować. Startowanie z pozycji nikt o mnie nie wie, 5% o mnie wie. To jest jak startowanie. W sztafecie jakiejś tylko z tyłu jesteś, 300 metrów za innymi kandydatami, którzy są od razu rozpoznawani, pozytywnie bądź negatywnie. Następny był Przemysław Czarnek, 15% ludzi, 16 prawie, zdecydowało o ten, byłby fajny. Nazwisko słyszałem częściej niż pana Bocheńskiego, ale dalej, jakby miało powiedzieć sam z głowy, to tak powinno być, co ten facet sobą reprezentuje, jakie ma poglądy. Albo jak się zachowuje w starciu z innymi. No to powiedzmy, rzucimy hasło Brown i wiemy, jak on się zachowuje w starciu, że wyciąga gaśnicę i chanukowe świece przepędza. No coś wiemy. Wiemy, że jest twardy, maski nie nosił i wchodził w zwarcie z policją. No coś wiemy. Wiemy, że potrafi filmy na no, Coś wiemy. Natomiast o Czarnku nic nie. Karol Nawrocki, następny w kolejce. A to ten właśnie, co teraz go Jarosław Kaczyński, pana doktora, wyciągnął z teczki. Nic do niego nie mam, ale to jest też problem. Że nic do niego nie mam, bo nic o nim nie wiem. Poza tym, że Jarosław go wyciągnął, i ten powód mnie drażni, to, ta, ta wiadomość mnie drażni, bo nie było prawyborów, nie pytał nikogo Jarosław, partia PiS nikogo nie pytała, własnych członków nie pytała, tylko po prostu wyciągają faceta, stawiają, mówią: No, musicie na niego głosować, bo jak nie, to przyjdzie Trzaskowski i was wszystkich pozamiata. To nie jest demokratyczne podejście. To nawet nie jest uczciwe podejście, takie, że się nas szanuje. Nas osoby, które w jakimś sensie przyjaźniej. Nawet niekoniecznie przyjaźnie, ale przyjaźniej patrzą na PiS niż na te partie tęczowych pasiaków pana Trzaskowskiego. Czyli potencjalny wyborca. On jest niezdecydowany kompletnie jeszcze. Jeszcze się nie określił. No ale spogląda na nas. Bo ludzie Trzaskowskiego w ogóle nie spoglądają na kandydata PiSu w żaden sposób. Nawet w pogardliwy. Bo oni w ogóle się tym nie interesują. Interesują się sami sobą. Natomiast, no, PiS jak chce wygrać wybory, to nie tylko członkowie PiSu mają zagłosować, bo nie wygracie chłopcy w ten sposób, powie wam każdy polster, czy ten co robi badania, tylko żeby mieć szansę wygrania z tą drugą stroną, która jest większa, ma władzę, ma pieniądze, cały aparat trzyma w teraz zapysk i może korzystać z narzędzi tego aparatu w trakcie kampanii wyborczej. Zaraz powiem, jak. Może. Czasami przekroczą prawo, czyli mogą, mogą sobie pozwolić, a innym razem, no po prostu tak jest. Przykład: ktoś zarzucił Sikorskiemu, że kandyduje i jeździ limuzyną ministerialną na różne spotkania wyborcze i z ochroniarzami. A czym ma jeździć, powiem? Jest ministrem spraw zagranicznych RP 24 godziny na dobę. W związku z tym on ma obowiązek jeździć limuzyną z ochroniarzami. Bo nie chcemy sytuacji takiej, w której ministrowi jakiemukolwiek, lubimy go czy nie, ale ministrowi RP, coś się w trakcie urzędowania stanie. Szczególnie ministrowi siłowemu, zagrożenie wojenne jest w każdej sekundzie. Może już państwo teraz parują, bo Putin rzucił jakąś bombę atomową na Warszawę. I w sytuacji takiego zagrożenia on ma obowiązek używać ochroniarzy i limuzyny. No więc ta druga strona ma limuzynę, ochroniarzy, ma cały aparat do pomocy na różnych poziomach. No, a nasza strona nie ma. Czyli startuje 300 metrów za tymi, którzy się już wystartowali. I dodatkowo jeszcze nasza strona, idąc pod górkę, jakakolwiek nasza, musi zyskać głosy niezdecydowanych musi zyskać głosy tej reszty Polaków, a nie tylko pisiorów samych. No więc wystawianie pana Nawrockiego to pod tym względem nawet nie zapytali własnych członków, czy im się podoba ten człowiek, tylko przywieźli w teczce. B. Trudne dzieciństwo. W Zabrzu, 18 lutego. I można zabrać każdego dziecko, staruszka, bo nie ma żadnego świntuszenia, ani jednego przekleństwa. Nie ma czyściusieńki, czyściusieńki stand-up. Dwie godziny śmiechu. Bite dwie godziny. No i wreszcie, kto wygrał w tej sądzie na mojej stronie, bo od tego zacząłem. 13 tysięcy osób odpowiadało i w tej grupie kontrolnej, źle dobranej, bo to ci, co słuchają edycji pana czyli mają skrzywione poglądy w moją stronę, albo radykalnie w przeciwną. Dominika Tarczyńskiego wskazało 53% przeankietowanych na własną prośbę. Tak, ten rzeczywiście jakoś się wrył w pamięć. No to już jesteśmy nie 300 metrów, tylko 200 metrów za plecami peletonu. To już jest trochę lepiej, bo wyrył się w pamięć jakimiś takimi męskimi wypowiedziami. No ale. Jarosław Państwu w prezencie wyjął kogoś z dolnej szuflady. To może być bardzo porządny człowiek. Ja nie mówię, że Duda nie jest porządny człowiek. No teraz się zdeprawował. Każda władza deprawuje. I robi okropne rzeczy Polsce, jeżdżąc na przykład na te wszystkie sympozja klimatyczne. Obrzydlistwa robi Polsce, bo w Polsce mówi Zielony Ład nie, a potem jedzie ustanawiać Zielony Ład Światowy w jakimś Kazachstanie, czy gdzie on tam ostatnio pojechał i na te wszystkie zjazdy i itd. No więc się zdeprawował. Ale początkowo nic z niego nie ma, na no jakiś pan doktor z Krakowa czy skądś. Kariery żadnej nie zrobił, to nie był wybitny profesor prawa, na którego wykładach stali byśmy wszyscy na parapetach. Znam takich profesorów, nie prawa, ale są tacy. Ksiądz profesor Bemben, jak miał wykłady gościnne od antropologii, kumpel mój w dodatku, z czego się strasznie cieszę i dumny jestem. Jak on gdziekolwiek robił wykład, to studenci przyłazili z innych wydziałów i stali gęsto na parapetach, mniej sprakowało. Ktoś taki jest potrzebny, jeżeli już ma być profesor, doktor czy coś, żeby charyzmy trochę miał w sobie. Więc Duda nie miał i ten nie ma. Nie wiem, czym się różnią. Natomiast ktoś mi przysłał, pod audycją było napisane, czyli czytamy wpisy pod audycją. Personel się, się męczy z tym i od czasu do czasu mi coś przyślą, co uznają, że szef powinien przeczytać. Ktoś przysłał opinię na temat oficjalnych kandydatów do stolca prezydenckiego. Nawrocki z pisu Miłości w Ukrainu napisane. Pierwsza cecha. Trzaskowski, miłośnik w Ukrainu. Hołownia, miłośnik w Ukrainu. Jednego, jedynego, którego nie opatrzono tym dopiskiem miłośnik w Ukrainy to to Męcen z Konfederacji. No ale czytamy dalej wracając do Nawrockiego. On jest zwolennikiem, tenże Nawrocki, większej integracji i zaangażowania w integracji z Unią rozumiem, i zaangażowania w wojnę na rzecz Ukrainy no to nie różni się znowu niczym od Trzaskowskiego, który też jest zwolennikiem większej integracji z Unią Europejską i zaangażowania w wojnę na rzecz Ukrainy. Może się różnią poziomem, że ten pierwszy 5 decybeli, a ten drugi 600 decybeli. Może się gdzieś tutaj jakoś czymś różnią, ale ogólnie, jeżeli ja nie jestem zwolennikiem większej integracji i zaangażowania w wojnę Ukrainy, no to Nawrocki od Trzaskowskiego się niczym nie różnią. W tym zakresie wymienionym. Hołownia to samo. Większej integracji i zaangażowania w wojnę na rzecz Ukrainy, choć ten chce. Wgniatać Putynia w ziemię, ale sam na wojnę nie pójdzie, tylko wcześniej mówił, że żonę tam wyśle. To był taki epizod w jego życiorysie jakoś się nie wyplątał z tego do dzisiaj. To chce wysłać żonę na wojnę w Ukrainie, która tam zginie. Moja żona pojedzie na front, proszę pana. Moja żona zginie, jeżeli będzie konflikt zbrojny. Poza tym to jest kłamca, który nas markał na konstytucję. I dlatego oni nie stosują konstytucji. No, została zasmarkana przez hołownię. Nie wiem w ogóle, czemu my o tych kandydatach rozmawiałem, bo są wszyscy beznadziejni. O, a o Nawrocki miałem mówić. Dobra, proszę. Napisano nie, w Polsce to głosił w niedzielę, że Nawrocki jest kandydatem obywatelskim na prezydenta, no to już mówię, że nie jest. Bo obywatele go tam nie wynieśli. Tylko partia PiS, więc jest partyjnym kandydatem. W żaden sposób nie można uzasadnić określenia, że to jest kandydat obywatelski. Nawet jeśli on sam o sobie tak mówi, to to nie jest kandydat obywatelski, bo to nie, nie zdarzyło się w taki sposób, że obywatele zauważyli taką osobę. Kandydatem obywatelskim mógłby być, obecnie chyba bezpartyjny, bo go zewsząd powywala, Jakubiak. Tą ustawą chcecie mnie, Marka Jakubiaka, zmusić, żeby mojego psa pozbawił Atrybutów. Przecież to jest jakiś dom wariatów. No. Ludzie, wy jesteście szaleni. Wy w ten sposób chcecie pozbawić polski psów. Bo przecież, jak nie będą miały argumentów, to nie będzie zwierząt w ogóle. I to dla ich dobra w dodatku. No. Ludzie. Będę startował na prezydenta Rzeczpospolitej. Mógłby o sobie mówić, że jest kandydatem obywatelskim, bo nie ma partyjnego zaplecza żadnego. Tu go wywalili, tam go wywalili, tu go nie chcieli. I on w związku z tym. Odnosi się, odzywa się do obywateli, do populacji i mówi: Głosujcie na mnie, chcę być waszym kandydatem. No to byłby kandydat obywatelski. Natomiast Republika powiedziała, że to jest kandydat obozu patriotycznego. Jest taki obóz? Pierwsze słyszę. Nie ma formalnie stworzonego obozu patriotycznego. Obóz patriotyczny się tworzy z okazji Marszy Niepodległości i to można, ten tłum, który chodzi. Zaproszony przez stowarzyszenie prywatne organizujące tenże marsz, to ten tłum można nazwać obozem patriotycznym. No ale on się rozszedł i poszedł do domów i tak dalej. No więc wracając do Nawrockiego, bo Państwo chcieliby, żeby jakoś go omówić. No, same na razie wady znalazłem u niego w kontekście prezydentury, podkreślam. Nie znam gościa, szefem IPN-u był w porządku. W Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zachował się w porządku, czyli historykiem jest być może w porządku, choć ten pierwszy gość, który tutaj pisał do mnie, już zwaliłem go na podłogę, zarzuca Nawrockiemu w ramach jego działalności w IPN-ie, że zaniża, to ja cytuję, nie sprawdzałem tego, zaniża liczbę wymordowanych Polaków na Wołyniu i kłamie, że w Jedwabnem mordowali Polacy, a nie Niemcy. No to jeżeli to są zarzuty prawdziwe, mówię nie sprawdzałem, to już jest skaza nawet na tym historyku. Ale pomijmy to, może się jakoś z tego wytłumaczyć. Dzień dobry. Mam sklep w sieci i w moim sklepie zatrudniam wyłącznie Polaków. Popieram Polaków. Cejrowski.com, łamane przez sklep. Nigdy nie należał do żadnej partii. Przedstawił dziewięć postulatów swojej prezydentury. Przy żadnym postulacie nie odpowiedział na pytanie podstawowe. Jak? Przywitał się ze wszystkimi. Powiedział, zrobię. Chcę zrobić. To jest program mojej prezydentury. Postulaty. Postulaty. No dobra. W jaki sposób chce pan postulaty wdrażać w życie? Jest pan historykiem? To pan umie czytać dokumenty? Czy przeczytał pan uprawnienia prezydenckie z konstytucji oraz przepisy poboczne? I, I w jaki sposób w ramach takiej konstrukcji prawnej, jaką mamy, panie doktorze, historii, chce pan te dziewięć postulatów swojej prezydentury zrealizować? Albo przynajmniej posunąć się w kierunku? No to na to pytanie nie odpowiedział. I ogólniki tradycyjne, że bezpieczeństwo, rozwój polski, nowe technologie. Tam są potrzebne stare technologie. Na początek, to, to, to dygresja akurat, to nie, nie do Nawrockiego teraz, mój pana, doktora Nawrockiego. Nam są potrzebne. ludzie, ludzie, którzy słuchacie teraz Sejdowskiego. Oni mówią często nowe technologie. A co ze starymi? Kiedy się mówi, że likwidujemy zielony ład, zielony głód, to to jest rozmowa o starych technologiach, starych, dobrych, działających technologiach. Kopalnie to jest stara technologia. Można tam jakąś maszynkę dostawić, ale sama koncepcja kopalni i tak dalej to jest stara technologia. Wydobywamy węgiel, wrzucamy do spalarki, która produkuje prąd. I możemy nakręcać jakieś nowe filtry na kominach, bo nie chodzi o to, żeby nie palić węgla, tylko żeby nie kopcił. I żeby maksymalnie wiele z tego węgla uzyskać czyli w tym filtrze ma się robić drugie spalanie na tym kominie, w tym co nakręcimy. Są w Szwecji, osobiście oglądałem takie piece, które mają tam dwie, trzy komory spalania w kominie jeszcze dodatkowo, żeby odzyskać więcej ciepła, żeby się czarne nie osadzało, czyli węgiel sadza w kominie. W związku z tym nam są stare technologie potrzebne, nie wiatraczki, starego typu elektrownie, które już mamy. I mamy tory poprowadzone z rejonu, gdzie są kopalnie węgla brunatnego czy, czy czarnego, kochanego polskiego, pięknego, przy superkrystalicznego węgla, który jest w dodatku paliwem odnawialnym w długim cyklu. Jest, bo z czego jest, z czego jest węgiel czarny zrobiony? Z drewna. Drewno się obaliło, poleżało, skamieniało w tym drewnie, woda wyciekła, tam wyparowały różne rzeczy, robaki zjadły. Natomiast węgiel z tego drzewa, Skamieniał, wykrystalizował, czyli ekstrakcję zrobiliśmy ze starego drewna węgla. I teraz spalamy ten węgiel. Na planecie Ziemia, w rachunku, nic się nie zmienia. Ten węgiel już tu był. Był w drewnie, teraz jest w postaci krystalicznej. Przepiękne, cudowne, smaczne, pożyteczne paliwo. Nie zwiększamy niczego na planecie Ziemia, spalając węgiel. To wszystko już tu było. Bo co robiły drzewa wcześniej, zanim zrobiły ten węgiel? No to łapały ten dwutlenek węgla z powietrza czy, i ta fotosynteza inne rzeczy. Czyli ten dwutlenek węgla, który powstaje w wyniku spalania węgla, też już tu był w atmosferze. Tylko że tam się zamroził w postaci węgla, teraz się go odmrozi i tak dalej. Więc jak oni mówią nowe technologie, to ma, państwo się mają złapać. Mówią nowe technologie i jednocześnie, że zielony im nie odpowiada. Zielony Ład właśnie promuje nowe technologie i likwiduje stare technologie. Obrońca Polski powinien mówić o starych technologiach, a nie o nowych. O starych, stare samochody. Chcą państwo, Unia chce zakazać naprawiania sam, w warsztatach samochodowych pojazdów, które mają więcej niż 15 lat. No, pewnie zrobią wyjątki dla zabytkowych, żeby Trzaskowski mógł sobie kupić jakiś stary, zabytkowy samochód, wyremontować i to mu tam będzie wolno. Natomiast większość ludzi w Polsce ma, czytałem to, nie mam dzisiaj kwitów, 14-letnie auto, średnia, tam i tak dalej. No to oni już są na tej granicy, że to 14-letnie, zanim wprowadzą przepis, zrobić się 15-letnim. A co jest złego? W starej technologii, którą człowiek utrzymuje w dobrym stanie. Właśnie naprawia ją, żeby silnik nie kopcił, to wymieni mu, filtry mu wymienia, smaruje odpowiednio. Czasem tam te jakieś te, w tych tłokach te pierścienie wymieni, żeby ten silnik jak najlepiej działał. Stary, dobry silnik, no na przykład diesla. Co jest złego w starych technologiach? Oni rzucają hasłem nowe technologie. No dobra. Nawrocki mówił o konieczności zakończenia wojny polsko-polskiej, o Ukrainie jakoś nie. Mówił, żeby się nie wstydzić krzyża, to w porządku. Chce nowoczesnej, suwerennej, bezpiecznej Polski z silną armią i z dużymi inwestycjami. No dobrze, ja jeszcze chcę, żebyśmy polecieli na księżyc, czy co tam se mogę chcieć. Człowieku, panie doktorze, jak! To każdy kandydat, gdy go zapytamy, czy chce pan nowoczesnej, suwerennej, bezpiecznej i silnej Polski, no to każdy z nich, każdy z tych hołowniów wszystkich odpowie, że chce. Więc co to było wszystko? Puste słowa. Puste słowa. Chcę zostać waszym prezydentem, bo sam ciężko przez całe życie pracowałem i pracuję. Tak jak i wy, drodzy Polacy, ciężko pracujecie i musicie mieć prezydenta, który też będzie dla nas ciężko pracował. Ten gość się w mojej głowie wsławił tym, że za jego kadencji w ipn udało się wyburzyć 40 obiektów z sowieckich. W polskiej przestrzeni publicznej nie ma miejsca na jakiekolwiek upamiętnienia totalitarnego reżimu komunistycznego i służących mu ludzi. Pięknie, ale jednocześnie miałem z tyłu głowy zarzut, panie, ile ich zostało? Czemu tylko 40? Przez tyle lat, co pan urzędował, czy miesięcy, nie udało się panu więcej? Czemu się panu nie udało więcej? Czemu nie wszystkie te pomniki postsowieckie, tylko 40 sztuk? Czemu tak mało? No, mamy prawo chcieć więcej, nie? Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Ramble.